Zełenski stawia sprawę jasno. Przyjmijcie nas do Unii Europejskiej. Wołodymyr Zełenski apeluje o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski wystosował pilny apel o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Nadszedł decydujący moment, by raz i na zawsze zakończyć wieloletnią dyskusję i podjąć decyzję o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej, napisał Zełenski na Twitterze. Prezydent Ukrainy w sobotę rano rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michaelem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w sobotę na Twitterze, że w rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michaelem zaapelował, by zakończyć wieloletnią dyskusję i podjąć decyzję o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Nadszedł decydujący moment, by raz i na zawsze zakończyć wieloletnią dyskusję i podjąć decyzję o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej, napisał Zełenski. Dodał, że mówił z Michaelem o dalszej aktywnej pomocy i o heroicznej walce Ukraińców o ich wolną przyszłość. Wołodymyr Zełenski: uważam, że Unia również wybiera Ukrainę. Ukraina walczy z najeźdźcą z bronią w ręku, broniąc swojej wolności i europejskiej przyszłości. Omówiłem z Ursulą von der Leyen skuteczną pomoc naszemu krajowi od Unii Europejskiej w tej heroicznej walce. Uważam, że Unia również wybiera Ukrainę, napisał później na Twitterze Zełenski. Wojna na Ukrainie. Rośnie bilans ofiar. Ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko poinformował w sobotę, że w wyniku inwazji wojsk rosyjskich zginęło 198 osób, w tym troje dzieci. Rannych jest 1115 osób, w tym 33 dzieci. Minister zapewnił, że system ochrony zdrowia nadal działa. W komunikacie na Facebooku Laszko zapewnił, że podległy mu resort robi wszystko, co możliwe i niemożliwe, żeby w szpitalach było wszystko, co niezbędne. Przypomniał, że nadal trwa pandemia COVID-19 i ludzie na oddziałach intensywnej terapii i wciąż potrzebują tlenu.